Ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin, pokój i dobro. Zapraszam na kolejny spacer po Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Do tej pory odwiedziliśmy kaplicę cudownego obrazu i grób świętej siostry Faustyny. Byliśmy w klasztorze, nawet za klauzurą. Odwiedziliśmy bazylikę, a dziś zejdziemy do dolnej jej części. Naszym przewodnikiem jest siostra Gaudia Skaz ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która na co dzień oprowadza gości z zagranicy. Witam serdecznie siostrę, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę siostry, w dolnej części bazyliki zaplanowano kilka kaplic. Skąd ten pomysł? Myślę, że od strony praktycznej to przede wszystkim miało ułatwić odprawianie kilku mszy świętych jednocześnie w kilku językach, a także, powiedziałabym, spotkania formacyjne, tak zwane prelekcje, które siostry głoszą właśnie w różnych językach, przekazując ludziom orędzie miłosierdzia. Natomiast od strony takiej symbolicznej, to dla mnie jest bardzo jasna wymowa tych kaplic, kiedy Jezus powiedział siostrze Faustynie: wysyłam cię do całego świata z moim miłosierdziem. Te kaplice w jakiś sposób symbolizują właśnie cały świat, kaplice narodowe, symbolizują ten świat, do którego Jezus kieruje swoje orędzie, prawda? Do całego świata, nie tylko do Polski. Pierwsza kaplica została oddana do użytku Communio Sanctorum, czyli tak popularnie nazywana węgierską. Dlaczego Węgrzy zaangażowali się w dzieło rozbudowy sanktuarium? Kult Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez siostrę Faustynę zaczął się szerzyć wśród Węgrów w Serbii. I tam zostały wydane pierwsze foldery, broszury na ten temat. Później one trafiły na Węgry. I w taki szczególny sposób zaangażował się w to dzieło szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia ksiądz Lajos Antalocsi. I on skontaktował się z naszym klasztorem w Łagiewnikach, zaangażował się w tłumaczenie dzienniczka na węgierski, założył nawet taką specjalną fundację Miłosierdzie, która miała zająć się szerzeniem kultu na Węgrzech. I rzeczywiście ten kult się zaczął bardzo szerzyć. Węgrzy zaczęli coraz liczniej przyjeżdżać do Łagiewnik i biskupi, obserwując to zjawisko, biskupi węgierscy, postanowili właśnie zaangażować się w dzieło rozbudowy sanktuarium i tak powstała właśnie ta kaplica, którą w 2004 roku poświęcił prymas Węgier kardynał Peter Erdő oraz kardynał Franciszek Macharski. W tej kaplicy jest przepiękny wystrój mozaikowy. Tak, ten projekt tego wystroju i wykonaniem tego zajął się grekokatolicki kapłan, który jest jednocześnie artystą malarzem, ksiądz László Puskás, wraz ze swoją żoną Nadią. Obydwoje są absolwentami Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych i prace księdza László są obecne w wielu muzeach, galeriach, ale no przede wszystkim zdobią wiele kościołów i nie tylko na Węgrzech, w różnych krajach europejskich, a także w Kanadzie. I ksiądz László mówił, że ten ponadroczny pobyt w Łagiewnikach, kiedy pracował nad wystrojem tej kaplicy, był dla niego takimi długimi rekolekcjami, które dawali mu święci. Jak tworzy się wizerunki świętych, to nie sposób o nich nie myśleć. I wtedy w jakiś sposób to życie świętych staje się też życiem artysty. W tej kaplicy węgierskiej, Communio Sanctorum, na uwagę zasługuje przepiękny wystrój mozaikowy. Ten projekt wystroju został zaczerpnięty z ikonografii wczesnochrześcijańskiej, gdzie właśnie tą ideę Communio Sanctorum, wspólnoty świętych, przedstawiano umieszczając w samym centrum postać Chrystusa. Po jego prawej stronie Bogu Rodzice, a po lewej stronie świętego Jana Chrzciciela lub innego świętego jakoś szczególnie ważnego dla danego miejsca. I podążając za tym kanonem, rzeczywiście w tej kaplicy w centrum, w mozaikowym tondzie, znajduje się oblicze Chrystusa, nawiązujące do obrazu Miłosierdzia Bożego. Po jego lewej stronie święta siostra Faustyna, a po prawej stronie, jako pierwsza ze wszystkich świętych, Bogu Rodzica, Matka Boża, za nią podąża cały szereg świętych, cały orszak świętych, jest ich tam około 60 świętych błogosławionych sług Bożych, z Polski i Węgier głównie. Natomiast przed ołtarzem znajduje się relikwiarz w kształcie prawej ręki z relikwią świętego Stefana, to jest król węgierski, o którym mówi się, że był bardzo miłosiernym królem, stąd też jego takie szczególne miejsce w tej kaplicy, w tym sanktuarium. Obok kaplicy węgierskiej jest kaplica świętego Andrzeja. Ona jest inna od tych,
do której w ogóle są Polacy przyzwyczajeni. W ogóle jest inna, taka obca naszej kulturze, prawda? No bo to jest kaplica grecko-katolicka. Wchodząc do niej, pierwsza rzecz, która przykuwa naszą uwagę, jest piękny ikonostas, którego autorem jest profesor Lubomir Medwid ze Lwowa. I ten ikonostas nie jest klasycznym ikonostasem, ale spełnia taką klasyczną funkcję wprowadzenia w mistykę wydarzeń, które dzieją się za tym ikonostasem, na ołtarzu, gdzie kapłan sprawuje świętą liturgię. W centralnej części ikonostasu widzimy Chrystusa Pantokratora i Matkę Bożą z Dzieciątkiem w przedstawieniu Hodegetria, między nimi tak zwane carskie wrota. Po lewej stronie jest ikona świętego Mikołaja, który jest uosobieniem dobra świadczonego innym, czyli miłosierdzia, a po prawej stronie jest ikona patrona kaplicy, świętego Andrzeja Apostoła. Natomiast nad tymi dużymi ikonami znajduje się rząd mniejszych i one przedstawiają nam najważniejsze wydarzenia z Nowego Testamentu. Jeżeli chodzi o malowidła ścienne, mamy tu już innych autorów. To są artyści z Przemyśla, Małgorzata Dawidiuk i Timur Karim. W przedstawieniu po lewej stronie, które przedstawia nam grecko-katolicki, ukraiński kościół, tam króluje wizerunek Matki Boskiej Peczerskiej, kijowski wizerunek, i ją otaczają znowu święci, znowu mamy dużo świętych, około 50. I są to święci z bardzo dużego okresu historycznego, bo począwszy od Cyryla i Metodego, kończąc na męczennikach z okresu prześladowań w byłym Związku Radzieckim. Natomiast po prawej stronie mamy przedstawienie historyczne chrzest Rusi Kijowskiej, ale tam to wydarzenie historyczne połączone jest ze współczesnością poprzez obecność sług Bożych z Kościoła Wschodniego i Ojca Świętego Jana Pawła II. Poza tym to przedstawienie na ścianie ma też zobrazować jakąś łączność kościołów, Kościoła Obrządku Wschodniego i Zachodniego poprzez sylwety cerkwi Świętego Jura ze Lwowa i Bazyliki Watykańskiej. Jeszcze jednym takim malowidłem ściennym, które z pewnością zobaczymy, jest to, które znajduje się nad wejściem, to jest mandylion. I zgodnie z kanonem w centrum tego przedstawienia widzimy zamyślone, czasami surowe, ale nade wszystko nieskończenie miłosierne oblicze naszego Zbawiciela. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że Kościół powinien oddychać dwoma płucami, to znaczy tradycją chrześcijańskiego wschodu i zachodu. Czy można pokusić się i powiedzieć, że łagiewniki oddychają dwoma płucami? To oddychanie dwoma płucami szczególnie można było tutaj zobaczyć w 2007 roku, kiedy odbywało się tu uroczyste poświęcenie kaplicy właśnie grecko-katolickiej. Wówczas przybyli tutaj metropolita przemysko-warszawski arcybiskup Jan Martyniak i liczni hierarchowie z kościoła właśnie Obrządku Wschodniego, a także arcybiskup kardynał Stanisław Dziwisz, i obydwaj poświęcili tę kaplicę i odbyła się uroczysta liturgia świętego Jana Chryzostoma połączona z elementami liturgii łacińskiej. To wszystko było w górnej części bazyliki, która była wypełniona w tym dniu ludźmi po brzegi i wypełniona była też pięknym śpiewem wschodnim, dymem z kadzideł. Na ten dzień też wzbogacono ją o ikony Chrystusa i Bogu Rodzicy, które są niezbędne do sprawowania liturgii w Obrządku Wschodnim. I na tą liturgię przybyli nie tylko grekokatolicy z Polski i z Ukrainy, ale także katolicy z Polski i z innych krajów. I w tym dniu rzeczywiście można było czuć to oddychanie dwoma płucami w sposób szczególny. Także możemy spokojnie powiedzieć, że miłosierdzie jest tym, co nas naprawdę łączy. Serdecznie, siostrze, dziękuję za spotkanie, za rozmowę. A my się z Państwem żegnamy. Do zobaczenia. Pokój i dobro.